Już za kilka lat, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na tych terenach powstaną zakłady przemysłowe. W tym celu gmina Rzeźnia poczyniła już kilka ważnych kroków. Jednym z nich było pozyskanie 65% dofinansowania kosztów projektu przewidującego uzbrojenie terenów inwestycyjnych w okolicach miejscowości Zielęcin i Stróża. Dofinansowanie z Unii Europejskiej dało samorządowi 7,5 miliona złotych z ponad 12 przewidzianych na inwestycję. Myśl stworzenia strefy urodziła się już bardzo dawno temu. Chcieliśmy stworzyć taką profesjonalną strefę przemysłową, w której można byłoby ściągnąć inwestorów i wszystkie różnego rodzaju działalności gospodarcze, które by ożywiły ten teren gospodarczo, przede wszystkim ekonomicznie. Historia wzięła się stąd, że nie było możliwości udziału gminy w budowaniu takich stref. Dopiero w momencie, kiedy w 2011 roku pojawiła się taka możliwość, że gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie na uzbrojenie takich stref, gmina Rzeźnia postarała się o takie napisanie tego wniosku. Kiedy został projekt ogłoszony przez instytucję pośredniczącą Urzędu Marszałkowskiego, czyli Centrum Obsługi Przedsiębiorców, to było bodajże 28 grudnia 2011 roku, wtedy postanowiliśmy złożyć taki wniosek na uzbrojenie tej strefy, żeby ta strefa mogła sobie tutaj w Rzeźni funkcjonować. Wniosek o dofinansowanie unijne został złożony 27 kwietnia 2012 roku. W lipcu przeszedł ocenę formalną, a w sierpniu merytoryczną. Już we wrześniu zyskał największą ilość punktów spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu na rozwój otoczenia biznesu i akceptację zarządu województwa łódzkiego. Do końca października zostanie podpisana umowa z wykonawcą na uzbrojenie strefy. Na realizację zadania firma będzie miała 2 lata. Potem pozostanie już tylko zachęcenie do zainwestowania na strefie przedsiębiorców. O tym, by ich nie zabrakło, włodarz gminy i rada myślą już dziś, czyniąc starania, by obszar gminy Rzeźnia funkcjonował jako podłódzka strefa przemysłowa. Ten teren będzie też doskonale wyposażony. Będzie przede wszystkim z drogi wojewódzkiej Łask-Częstochowa dojazd do strefy bardzo dobry. Drogą o bardzo dobrych parametrach, o podwyższonych parametrach. Jeśli chodzi o nośność, będzie wzdłuż tej drogi ścieżka rowerowa, żeby bezpiecznie można do przyszłej ewentualnie pracy dojechać również nie tylko samochodem, ale również rowerem lub bezpiecznie dojść z drogi wojewódzkiej. Będzie się znajdować tam kanalizacja, będzie się znajdować wodociągi, będą wszystkie telekomunikacyjne i teletechniczne uzbrojenie terenu, również będą wszystkie media, będzie teren oświetlony, będzie również przyłącze energetyczne, będą również separatory oczyszczające wstępnie ścieki nie tylko bytowe, ale te przemysłowe, więc to będzie proponowane dla przyszłych przedsiębiorców. Strefa zostanie uzbrojona na obszarze 10,5 hektara, natomiast w studium wykonalności i warunków zagospodarowania przestrzennego zaplanowanych jest docelowo około 100 hektarów. Samorząd pomyślał też o tym, by terenów pod przemysł nie lokalizować w jednym miejscu, dlatego na południowo-wschodnim obszarze gminy może powstać strefa Rzeźnia.